Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów zastosowanych w polskim lotnictwie wojskowym przed wybuchem II wojny światowej pozostawało stworzenie eskadr towarzyszących. Podczas kampanii wrześniowej, eskadry te zostały przekształcone w tzw. eskadry obserwacyjne, które podczas walk miały pracować na rzecz sztabu dywizji piechoty, ewentualnie brygady kawalerii. Niestety w warunkach września okazało się, że do polskich samolotów strzelali wszyscy, także własna piechota. Podobne przypadki zdarzały się praktycznie na odcinku każdej armii i grupy operacyjnej. Już przed wybuchem wojny zdawano sobie sprawę, że używany w eskadrach towarzyszących samolot Lublin R13 jest maszyną przestarzałą, powolną i słabo uzbrojoną. Samoloty nazywane popularnie Erami lub Pasikonikami cieszyły się jednak wielką sympatią ze strony personelu latającego i technicznego. Samolot był prosty i przyjemny w obsłudze. Pojawiały się nawet jego plany eksportu, jeśli dobrze kojarzę, do Belgii, ale chyba również do Hiszpanii. Wybaczcie, ale nie mam dzisiaj pod ręką dokumentacji, więc nie będę się tutaj w ten wątek zagłębiał. Dość szybko pojawiła się także koncepcja budowy samolotu nowocześniejszego. Docelowo tym samolotem miała być mewa, jednakże była to maszyna znacznie bardziej zaawansowana. Przypominająca pod względem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych samolot brytyjski Westland Lysander, o którym kiedyś już mówiłem na kanale, ale film spadł z rowerka. No cóż, bywa. Tak czy inaczej, zadanie opracowania prostszego w konstrukcji samolotu RWD-14 Czapla. Powierzono zakładom doświadczalne warsztaty lotnicze, które powinny kojarzyć się widzom kanału, głównie z samolotami z konkursu Challenge, podczas których Polacy dwukrotnie triumfowali. Prace nad stworzeniem samolotu obserwacyjnego rozpoczęły się w 1933 roku, gdy projekt samolotu, który miał być następcą Lublina R13, zaczęli tworzyć Stanisław Rogalski i inżynier Jerzy Drzewiecki. Już wcześniej w zakładach DWL trwały prace nad samolotem obserwacyjnym, któremu na tym bardzo wczesnym etapie prac nadano oznaczenie RWD-12. Okazało się jednak, że maszyna nie została doprowadzona do końca, gdyż raz za razem pojawiały się kolejne konkurencyjne projekty, wśród których można wymienić m.in. samolot Lublin R21 oraz PWS-U6 i PWS-Z7. Wszystkie zostały jednak odrzucone przez wojsko. Co innego, czapla. Pierwszy prototyp czapli oblatano pod koniec 1935 roku. Maszyna była napędzana 400-konnym silnikiem łosp TB. W połowie następnego roku rozpoczęły się testy nowego samolotu w Instytucie Technicznym Lotnictwa. Próby przebiegły całkiem sprawnie i wykazały, że czapla jest szybsza od pasi konika i rozpędza się do 251 km na godzinę. Niestety, w pierwszym prototypie zbiornik paliwa był źle zaprojektowany. Ponadto zwracano uwagę na źle zbudowane podwozie główne, które było zbyt wąskie. Ponadto wojsko wymagało, aby samoloty obserwacyjne lub jak to inaczej się wówczas mówiło towarzyszące miały składane skrzydła, a takiego rozwiązania w Czapli początkowo nie zastosowano. Po przeprowadzeniu testów. Pod koniec 1936 roku prototyp ponownie skierowano do wytwórni, gdzie dotarł on dopiero w kwietniu 1937 roku. Zmarnowano więc kilka kolejnych cennych miesięcy, podczas których można było przeprowadzić wymagane przez Instytut Techniczny Lotnictwa prace. Zamiast tego czekano na nowego inżyniera. Dopracowanie i poprawienie czapli spadło na barki Bronisława Żurakowskiego, który przystąpił do prac mających na celu poprawę samolotu. Obejmowały one kilka elementów. W pierwszym rzędzie należało przekonstruować kratownicę kadłuba, co pozwoliło na zmniejszenie masy samolotu. Oprócz tego wprowadzono poważne przeróbki, jeśli chodzi o okucia skrzydeł i zastrzały, co pozwoliło na składanie skrzydeł samolotu. Nowy inżynier poszerzył także podwozie i zmienił jego układ. Zmiany dotknęły także zbiornik zajmujący całą wysokość przodu kadłuba. Na początku stycznia 1937 roku oblatany został drugi prototyp, w którym wprowadzono część wymienionych wcześniej modyfikacji. Jednakże wymagania wojska zostały spełnione dopiero w trzecim prototypie, które oblatano na początku 1938 roku. Niestety, dość szybko dały o sobie znać problemy. Drugi i trzeci prototyp zostały zniszczone na skutek katastrofy. Podczas dochodzenia przeprowadzonego po obu katastrofach okazało się, że samolot ma wadliwą konstrukcję, co wymusiło wprowadzenie kolejnych poprawek, a to z kolei wiązało się z kolejnymi nakładami finansowymi i opóźnieniami w wymianie sprzętu dostarczanego eskadrom obserwacyjnym. Tak czy inaczej, zbudowano w końcu. Czwarty prototyp, który powstał w pierwszej połowie 1938 roku. Maszyna otrzymała nowy silnik, tym razem był to silnik MORS. Próby w locie zostały zakończone w lipcu 1938 roku, i dopiero wówczas samoloty skierowano do produkcji seryjnej. Podsumujmy. Od projektu na desce kreślarskiej do gotowego samolotu ponad dwa lata. W przypadku stosunkowo prostej konstrukcji, która w standardzie nie miała nawet radiostacji do prowadzenia radiokorespondencji z Ziemią. Natomiast to też nie było tak, że samoloty. Czapla nie mogły przenosić radia, bo mogły przenosić dokładnie takie samo radio jak to stosowane w Lublinach R13, ale ono służyło do innych celów niż na przykład łączenia się z obsługą naziemną na własnym lotnisku. Wracajmy jednak do meritum. Samolot miał być produkowany w lubelskiej wytwórni samolotów, czyli przejętej przez państwo wytwórni E Plagę i Telaśkiewicz w Lublinie. Za dopracowanie dokumentacji samolotu odpowiadał inżynier Tadeusz Chyliński, a za rozpoczęcie produkcji odpowiadał inżynier Ryszard Bartel, który miał nadzorować cały proces. Produkcja trwała do lutego 1939 roku. W sumie wyprodukowano 65 maszyn. Pojawiły się także nowe perspektywy eksportu. Jako potencjalnego nabywcę postrzegano m.in. Egipt. Dla tego państwa zdecydowano się także na zbudowanie maszyny pokazowej. Zamówienie egipskie nie zostało jednak nigdy zrealizowane, a same rozmowy zostały przerwane za sprawą wybuchu wojny. Przed wybuchem wojny część eskadr towarzyszących otrzymała samoloty Czapla, które, delikatnie rzecz ujmując, były spóźnione o co najmniej dwa lata. Jednocześnie, o czym już wspomniałem, trwały prace nad samolotem nowocześniejszym, chociaż również nadającym się głównie do wykonywania lotów na, nazwijmy to, czystym niebie, na którym lotnikom nie zagrażały nieprzyjacielskie myśliwce. Paradoksalnie, dostawy mew również nie przebiegały zgodnie z wcześniejszymi planami. Czaple zaczęto wprowadzać jednak do eskadr na krótko przed wybuchem wojny. W teorii w każdym z sześciu przedwojennych pułków lotniczych miała znaleźć się co najmniej jedna eskadra latająca na Czaplach. Wyjątek stanowił Toruński czwarty Pułk Lotniczy, w którym uznano, że lepiej będzie czekać na samoloty Mewa, no i tutaj pojawia się drobny problem, bo do wybuchu wojny nie udało się wprowadzić do służby. Ani jednego samolotu Mewa, ale o tym być może podczas innego spotkania. W przypadku Czapli w zasadzie jedyną przewagą nad samolotami używanymi wcześniej był karabin maszynowy obsługiwany przez pilota, który strzelał do przodu. W trakcie kampanii wrześniowej Czaple latały w 13. eskadrze, która weszła w skład samodzielnej grupy operacyjnej Narew, 23. eskadrze Armii Kraków, 33. eskadrze Armii Poznań, 53. eskadrze z Armii Modlin oraz 63. eskadrze wchodzącej w skład lotnictwa Armii Łódź. Ponadto kilka egzemplarzy przewinęło się także przez 26 eskadrę z Armii Kraków, 56 eskadrę z Armii Modlin i 31 eskadrę z Armii Karpaty, gdzie samoloty te stanowiły uzupełnienie dla wykorzystywanych tam normalnie samolotów PZL-23 Karaś. Było to dosyć słabe rozwiązanie. Ale jeśli jesteście zainteresowani tematem 31. eskadry, to zapraszam Was do zapoznania się z pracami profesora Andrzeja Olejki. Tak na marginesie, to umieszczony w miniaturce obraz przedstawiający czaple autorstwa Daniela i Stanisława Buszyńskich przedstawia maszynę z lotnictwa armii. Poznań, która w dniu 6 września 1939 roku w rejonie Szatku stoczyła nierówną walkę powietrzną z myśliwcami Luftwaffe. Tego dnia jedna z załóg 33. Eskadry Obserwacyjnej Armii Poznań prowadziła w tej okolicy nakazane przez sztab Armii Poznań rozpoznanie. W kabinie niewielkiego samolotu RWD-14 Czapla zasiadali wówczas kapral-pilot. Brunon Ślebioda oraz porucznik obserwator Tadeusz Sawicki. Samolot został jednak zaatakowany przez niemieckie myśliwce. Były to Messerschmitty BF-110. Samoloty dwusilnikowe, silnie uzbrojone. Przewaga była całkowicie po stronie Niemców, którzy dysponowali większą prędkością oraz silniejszym uzbrojeniem, na które składały się m.in. działka kalibru 20 mm. Polscy lotnicy, którzy lecieli tymczasem na Czapli, mogli bronić się jedynie dwoma karabinami maszynowymi. Pomimo znaczącej dysproporcji sił na korzyść Niemców, Polacy podjęli nierówną walkę. Próbowali ratować się lotem na niskim pułapie, aby uniemożliwić ataki od strony ziemi, gdzie samolot nie miał żadnego pola ostrzału. Niestety, Czapla została przez Niemców trafiona i zapaliła się. Załoga próbowała lądować awaryjnie na młodym lasku w pobliżu gór Prusinowskich niedaleko szatku. Niestety, operacja ta zakończyła się niepowodzeniem i obaj lotnicy zginęli. Co się tyczy wykorzystania bojowego samolotów Czapla, to warto tutaj jeszcze wspomnieć o dowództwie Armii Karpaty, które próbowało wykorzystać Czaple do bombardowania niemieckiej broni pancernej. Ale była to opcja kompletnie nierealna i nieprzemyślana. Idąc dalej, warto wspomnieć jeszcze o tym, że Czaple pojawiły się w eskadrze Sztabowej Naczelnego Dowództwa Lotnictwa oraz o Plutonie Lotniczym Warszawskiej Brygady Pancernomotorowej, Bazie Lotniczej w Małaszewiczach oraz Centrum Wyszkolenia Lotnictwa. Samoloty te były wykorzystywane zazwyczaj do prowadzenia działań rozpoznawczych oraz łącznikowych. Niestety, większość z nich została zniszczona przez własną piechotę, która dla własnego bezpieczeństwa przyjęła podczas kampanii wrześniowej zasadę, że jeśli samolot jest w powietrzu, to należy go traktować jako maszynę niemiecką. Tak na wszelki wypadek. Nie można jednak powiedzieć, że nie dochodziło do starć z Messerschmittami, m.in. tymi BF-109. Bo dochodziło, no i właśnie taki wypadek przed chwilą sobie omówiliśmy. W większości przypadków, pomimo znacznie gorszych osiągów, czaplom udawało się wyjść obronną ręką, ze względu na to, że prędkość przeciągnięcia Messerschmitta BF-109, czyli jego prędkość minimalna, była znacznie wyższa niż prędkość, z którą mógł lecieć polski samolot. Z racji na niezbyt wiele wyprodukowanych egzemplarzy i stosunkowo duże straty poniesione przez te maszyny w walkach, kampanię wrześniową przetrwały jedynie nieliczne egzemplarze. Co zrozumiałe, najwięcej maszyn zostało przerzuconych po 17 września 1939 roku do Rumunii, gdzie doliczono się według różnych źródeł od 6 do nawet 17 samolotów RWD-14b. Samoloty te były wykorzystywane w Rumunii do szkolenia załóg, które następnie miały wykonywać loty na samolotach obserwacyjnych wykorzystywanych w rumuńskim lotnictwie wojskowym. Podobno maszyn tych używano aż do kwietnia 1943 roku, kiedy to w służbie rumuńskiego lotnictwa miało znajdować się co najmniej 14 samolotów. Kolejnym państwem gdzie znalazło się całkiem sporo samolotów RWD-14 była Łotwa, gdzie podobno przerzucono aż 12 maszyn, ale do tych rewelacji należy podchodzić bardzo ostrożnie. Prawdopodobnie co najmniej jedna Czapla znalazła się także na Węgrzech, ale ponownie jest to dość trudna do zweryfikowania informacja. Tak czy inaczej do wątku wykorzystania samolotów Czapla we wrześniu na pewno jeszcze nie raz powrócimy. Natomiast teraz kilka słów o danych taktyczno-technicznych. Samolot RWD-14 Czapla miał 11,9 metra rozpiętości, i 95 metra długości, 3,5 metra wysokości, a jego powierzchnia nośna wynosiła 22 metry kwadratowe. Masa własna samolotu to 1125 kg, masa całkowita 1600 kg, natomiast w wersji B te dane były nieco inne i ta masa całkowita wynosiła 1700 kg. Wersja B była też nieco dłuższa od tej wcześniejszej odmiany. Była dłuższa dokładnie o 5 cm. Samolot rozwijał prędkość maksymalną 247 km na godzinę. Oczywiście w odmianie produkcyjnej. Jego prędkość minimalna wynosiła natomiast 90 km na godzinę. Muszę przyznać, że jak czasami jadę autostradą, to rozwijam większe prędkości. Pułap maksymalny. 5100 metrów, zasięg 675 km. O silniku już dzisiaj troszeczkę mówiłem, więc nie będę do tego wątku powracał. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko, ale możecie liczyć na to, że na pewno czapla jeszcze powróci. Mam nadzieję na. Łagodny wymiar kary dzisiaj, ponieważ, jak mam nadzieję, nie słyszycie, jestem troszeczkę chory. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Państwa interesujący, a jeśli tak było, zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. A jeśli z jakichś przyczyn nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie w ten sposób, to zachęcam do sięgania po inne materiały na kanale lub do obejrzenia reklam. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z wirtualnej kawy i pozdrawiam widzów wspierających: Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Sławka BZDZ, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama Gieł, Jakuba Barskiego, Hollywood Trauzersa, Grabka Tomasza Mroszka. Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rosparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Sana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem, mam nadzieję, w następnym materiale. Cześć i czoła!